Dla mnie poezja to jest poezja mojego życia. A poezja mojego życia to się składa z trzech poezji. Poezji narodzin, poezji miłości i poezji rozstania. Krótko powiem, poezja miłości i narodzin to jest narodziny mojej dzieci. Piękne to jest, wiecie, to jest poezja, też można określić jako to jest poezja. Następnie poezja miłości, bo to jak ja zakochałem się do mojej żonie, to jest też poezja, piękna poezja. Miłość, małżeństwo, razem całe życie spędzone. A poezja rozstania, to jest poezja rozstania taka, że nachodzi taki czas, kiedy że musimy się rozstać. Nie to na chwilę, na moment, tylko na całe życie. To też jest poezja śmierci na przykład, nie jest śmierć tragiczna, to jest coś może być piękne, może być niepiękne, zła tej rozstania. No i jeszcze jedna poezja, jak każdy dla nas mówi poezja, poezja jedzenia. Jak jest dobry jedzonko, żona przygotuje, ja mówię do żony, wiesz co mama, to jest tak niedobre jak poezja. Czyli poezja jest piękna. Też trzeba po prostu zrozumieć tę poezję.